To, co tu widzicie, to jest aplikacja dostępna na stronie Khan Academy, pozwalająca na zabawę z okręgiem jednostkowym i przećwiczenie definicji funkcji trygonometrycznych. To jest ćwiczenie na koniec całej serii filmów na temat definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. Tu jest to ćwiczenie, Unit Circle, widzicie, i tu jest cała seria filmów, które są dostępne również po polsku. Taka definicja funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. Została wprowadzona po to, żebyście mogli obliczać funkcje trygonometryczne dla kątów dowolnych, dowolnie dużych, większych od 90 stopni czy kątów ujemnych, bo taka definicja ograniczająca się tylko do trójkąta prostokątnego pozwala nam obliczać funkcje trygonometryczne tylko dla kątów pomiędzy 0 a 90 stopniami. No tutaj możemy się pobawić. Mamy punkt na okręgu, możemy go sobie przesuwać. I zobaczcie, jak zmienia się kąt, jak zmieniają się wartości współrzędnych tego punktu. No jak kręcimy w tę stronę, czyli przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, to widzimy, że kąt jest dodatni. Jak kręcimy w przeciwną stronę do dołu, czyli jak kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, no to ten kąt jest ujemny. Widzicie, w tym kierunku kąt jest ujemny, w tym kierunku kąt jest dodatni. No i tutaj jesteśmy poproszeni o wykonywanie prostych zadań. Na przykład mamy podać, ile wynosi sinus 105 stopni. No to musimy ustawić sobie kąt 105 stopni. No tutaj mamy 90, to no jeszcze dalej musimy pojechać. 95, 100, 105. No i teraz tutaj mamy wartości współrzędnych tego punktu. Współrzędnej pionowej, czyli y, i współrzędnej poziomej, czyli x. No wiecie z naszych filmów albo ze szkoły. Że jeżeli mamy ten punkt przecięcia ramienia końcowego kąta z okręgiem jednostkowym, to jego współrzędna y jest równa sinusowi tego kąta. Czyli jeżeli ja tutaj wpiszę w polu odpowiedzi wartość współrzędnej y tego punktu, no to to będzie dokładnie to, co nas pytają, czyli wartość sinusa tego kąta. No która to jest współrzędna y? No to jest ta współrzędna pionowa, czyli to jest ta wartość, która tutaj jest, no to wpiszmy ją. 0, 9, 6, 6. I sprawdźmy, czy się zgadza. Świetnie. Mamy pierwszą odpowiedź. No i mamy nazbierać 5 poprawnych odpowiedzi z rzędu. No spróbuję, może mi się uda. Następne pytanie. Kosinus minus 7 trzecich pi. Tym razem mamy kąt w radianach. Poprzednio mieliśmy w stopniach. No dobrze, tutaj muszę trochę przesunąć, żeby lepiej było widać. Jest ujemny, czyli muszę się kręcić... W kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czyli w tym, no jak daleko będę musiał pojechać? No 7 trzecich to jest więcej niż 2, tak. A 2pi to jest pełen, pełen kąt, czyli będę musiał zrobić więcej niż jeden kąt pełny, czyli więcej niż jeden pełen obrót. Jak objadę początek układu służących dookoła całkowicie, no to dojadę do minus 2pi, a to muszę pychać jeszcze dalej, no to jadę. Minus 7 trzecich. Mam osią... o jest. Minus 7 trzecich. Widzicie, objechałem raz dookoła i jeszcze kawałek. No i teraz mam tutaj kąt minus 7 trzecich pi, No i mam znaleźć cosinus tego kąta. Która to będzie współrzędna? Cosinus to jest współrzędna x. To w tym wypadku ta współrzędna jest równa 1 druga, czyli 0,5. Wpisuję 0.5. Sprawdzam odpowiedź. Znowu mi się udało. To poprosimy następne pytanie. Sinus minus 260 stopni, czyli znowu kręcimy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No minus 260 to będzie więcej na pewno niż 180, tu jest 180. No ale mniej niż 270, czyli zostaniemy w tej ćwiartce. O, jest minus 260. I teraz pytają nas o sinus tego kąta. A sinus to jest współrzędna pionowa, czyli y. Współrzędna y tego punktu przecięcia ramienia końcowego kąta z okręgiem jednostkowym. No i ta współrzędna jest równa tyle, co tutaj jest napisane, czyli 0,985. Sprawdźmy. No udało się, już trzeci raz z rzędu mi się udało. Poprosimy następne pytanie. Sinus minus 405 stopni. Mam szczęście do ujemnych kątów, no, czyli kręcę się w tę stronę. Minus 405 to będzie więcej niż 360. I znowu, podobnie jak już mieliśmy taki przypadek. Minus 405 to daleko. O, jest minus 405 stopni. No i teraz trzeba odczytać, którą współrzędną. Sinus to jest współrzędna y, czyli pionowa. Czyli to jest ta współrzędna. Czyli to jest minus pierwiastek z 2 przez 2. Ale ten program oczekuje, że tu w polu odpowiedzi wpiszemy ten przybliżony wynik, bo minus pierwiastek z 2 przez 2 to jest dokładny wynik. No a tu jest jego przybliżona wartość. Jeżeli wpiszemy do kalkulatora tę liczbę, no to dostaniemy bardzo długi ciąg cyfr po przecinku. Dowolnie długi, bo w rzeczywistości rozwinięcie tego pierwiastka jest nieskończone. Tutaj mamy zaokrąglenie do, do części tysięcznych. No, i właśnie dla uproszczenia ten program oczekuje, że wpiszemy tę właśnie odpowiedź, tę wartość przybliżoną 0,707. Sprawdźmy. Dobrze, no to jeszcze ostatnie pytanie. Kosinus minus 7,6 pi minus 7,6, czyli znowu kręcimy się w kierunku ujemnym, czyli zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Minus 7 szóstych to będzie troszkę więcej niż pi. A pi to jest kąt pełny, tak? Tutaj mamy minus pi. No i jeszcze kawałek się obrócimy, i powinno zaraz się pojawić minus 7 szóstych. Jest. Minus 7 szóstych. No i pytanie jest o kosinus tego kąta. Cosinus to jest współrzędna x, czyli to jest ta pozioma współrzędna. Czyli ta, która jest dokładnie równa minus pi x3 przez 2. Ale program oczekuje, że wpiszemy tę przybliżoną wartość, zaokrągloną do części tysięcznych, żeby było po prostu prościej. Program tylko sprawdza, czy wiemy, którą z tych dwóch liczb mamy przepisać. Czyli to będzie minus 0.866. Sprawdźmy. Zgadza się. Więc udało mi się zdobyć 5 z rzędu. Tutaj się pojawił nowy badge. O, to jest poza nagraniem już. Yy, zarobiłem nową odznakę. Wy też możecie zachęcam do zabawy. Bardzo fajne narzędzie, jak ja chodziłem do szkoły. To nie było takich aplikacji, żeby sobie pokręcić kółkiem i zobaczyć, jak zmieniają się wartości sinusa i kosinusa.